Hello, and welcome to Movies and Learn. Today we're going to talk about two common English verbs, do and make. It's easy to confuse them sometimes, partly because in Polish we translate do and make as robić. But in English there are phrases which go with do and some which go with make. In this video we'll try to make sense of when to use which, and of course we'll use clips from different films. I'll also help you pronounce those phrases correctly. Well, let's start then. Nazywam się Patryk Walkowicz i od lat jestem trenerem języka angielskiego. Specjalizuję się w uczeniu poprzez filmy, seriale, podcasty i inne materiały anglojęzyczne. Także właśnie tego możesz spodziewać się na tym kanale. Przejdźmy więc do konkretnych przykładów wyrażeń, które łączą się zarówno z make, jak i z do. I tak jak wspomnieliśmy, często po polsku tłumaczymy obydwa czasowniki jako robić. Natomiast często w wypadku make chodzi nam o tworzenie czegoś, wytwarzanie czegoś, na przykład jeśli chodzi o jedzenie, picie, no to używamy tutaj czasownika make. Na przykład bardzo popularne make tea, czyli robić herbatę. Spójrzmy od razu na przykład. I can make tea, I'm not an idiot. Także mamy tutaj make tea, make coffee, ale mamy też jedzenie. Na przykład po prostu make food, make breakfast, robić śniadanie, make lunch, robić lunch, obiad i tak dalej. I can make tea, I'm not an idiot. Kolejnym bardzo przydatnym wyrażeniem z make jest make a decision, czyli podejmować jakąś decyzję. Make a decision. Spójrzmy od razu na przykład z filmu. You have to make a decision, sir. Mamy tutaj you have to make a decision, sir. Czyli musi pan podjąć decyzję. I bardzo dobrą formą zapamiętywania tych wyrażeń, tak żeby nie trzeba się było później zastanawiać, czy tutaj używamy make, czy używamy do, jest powtarzanie tych wyrażeń na głos. Tak jak na pierwszych lekcjach nauczyliśmy się how are you i nie zastanawialiśmy się, skąd to how wynika, co to jest to o i tak dalej, tylko nauczyliśmy się tego tak jak pewnego rodzaju melodii. Po prostu powtarzaliśmy te słowa how are you i to zapadło nam w pamięć. I dzięki temu teraz nie musimy tworzyć w głowie tego pytania od podstaw, zastanawiając się, której reguły powinniśmy użyć, tylko mówimy po prostu how are you. I tak samo w wypadku tych wyrażeń polecam ci powtarzać te wyrażenia na głos i łączyć je w głowie z ich znaczeniem, z tą sytuacją, w której możesz je użyć. Także powtórz teraz za mną. Make a decision. Make a decision. I w głowie połącz to ze znaczeniem podejmować decyzję. Make a decision. I powiedzmy you have to make a decision. You have to, czyli musisz. You have to make a decision. A teraz przejdźmy do kolejnego wyrażenia. Make a reservation. Czyli dokonać jakiejś rezerwacji, coś zarezerwować. Najczęściej mowa tutaj albo o restauracji, w momencie kiedy rezerwujemy stolik, albo o hotelu. Spójrzmy od razu na scenę, w której pada to wyrażenie. Hello, I'd like to make a reservation for this Saturday. Mamy tutaj słowa I'd like to make a reservation for this Saturday. Czyli chciałabym dokonać rezerwacji na sobotę. Zauważ, że mówi for this Saturday, czyli na sobotę. I teraz, żeby lepiej zapamiętać to wyrażenie, polecam powtórzyć je na głos. Także powtórzmy razem. Make a reservation. Make a reservation. I całe zdanie. I'd like to make a reservation. I'd like to make a reservation. Hello, I'd like to make a reservation for this Saturday. Kolejne bardzo przydatne wyrażenie z make to make a suggestion, czyli coś zasugerować. Spójrzmy od razu na dialog z filmu. But may I make a suggestion? Tutaj mężczyzna pyta, may I make a suggestion? Czyli czy mogę coś zasugerować? Także teraz, żeby lepiej zapamiętać to wyrażenie, które łączy się z make, powtórzmy razem. Make a suggestion. Make a suggestion. I w tym pytaniu, które tutaj padło w filmie,
May I make a suggestion? May I make a suggestion? I kojarzymy to z zasugerowaniem czegoś. Make a suggestion. But may I make a suggestion? A kolejnym przydatnym wyrażeniem z make jest make a promise, czyli coś obiecać. Innymi słowy, złożyć obietnicę. Make a promise. Spójrzmy na przykład. No. I'm here because I made a promise. Tutaj mężczyzna mówi, I'm here because I made a promise. Czyli jestem tutaj, bo obiecałem, bo złożyłem jakąś obietnicę. No więc jestem. A my od razu powtórzmy to wyrażenie na głos. Make a promise. I uczymy się kojarzyć je z tym znaczeniem składania obietnicy, obiecywania czegoś. I powtórzmy jeszcze raz. Make a promise. Forma przeszła czasownika make to made. I mówimy, I made a promise. I made a promise. No. I'm here because I made a promise. A my przejdźmy do kolejnego wyrażenia. Z make, make fun of somebody. Czyli śmiać się z kogoś. W znaczeniu negatywnym. Spójrzmy na przykład. You just wanted to make fun of me. You just wanted to make fun of me. Czyli chcieliście tylko ze mnie zadrwić. No bo tutaj śmiać się z kogoś możemy też przetłumaczyć jako zadrwić. No bo mamy tutaj znaczenie raczej negatywne. You just wanted to make fun of me. I powtórzmy od razu to wyrażenie razem. Zacznijmy od make fun. Make fun. I połączmy z make fun of me. Make fun of me. I staramy się skojarzyć to ze znaczeniem drwić z kogoś, śmiać się z kogoś. You just wanted to make fun of me. I spojrzymy na jeszcze jedno wyrażenie z make, mianowicie make sure to do something. Używamy go, kiedy chcemy powiedzieć, żeby ktoś o czymś pamiętał. Spójrzmy na przykład. Make sure you drink a lot of water. Mężczyzna mówi tutaj, make sure you drink a lot of water. Czyli pamiętaj, żeby pić dużo wody. Make sure you drink a lot of water. A my od razu powtórzmy to wyrażenie. Make sure. I weźmy od razu fragment tego zdania. Make sure you drink. Make sure you drink a lot of water. A my przejdziemy teraz do czasownika do. I tutaj taką ogólną prawidłowością będzie to, że w wypadku czasownika do bardzo często nam będzie chodzić o wykonywanie pewnej czynności, podczas gdy w make mieliśmy do czynienia z robieniem, wytwarzaniem czegoś. Na przykład kiedy robimy herbatę, kawę, jedzenie, coś tworzymy w pewnym sensie, a w wypadku do będziemy często wykonywali pewną czynność. Na przykład kiedy wykonujemy jakąś pracę, no to mamy wyrażenie do somebody's job. Spójrzmy na przykład. Come on. I'm just doing my job. Tutaj mężczyzna wyraźnie niezadowolony, coś nie jest mu na rękę. Na co kobieta mówi, że no tylko wykonuje swoją pracę, tylko robię co do mnie należy. Także to nie moja wina, że tak jest. Mówi, I'm just doing my job. Come on. I'm just doing my job. Albo w momencie, kiedy chcemy kogoś pochwalić, że dobrze mu idzie, mamy bardzo przydatne wyrażenie. Do a good job. Spójrzmy na przykład. You're doing a good job. Kobieta mówi, you're doing a good job. Czyli dobrze ci idzie. Albo innymi słowy, dobra robota. You're doing a good job. I tutaj, żeby łatwiej to zapamiętać, możemy powtórzyć to całe zdanie na głos i postarać się połączyć je z tym znaczeniem, że dobrze komuś idzie. Także powtórzmy razem to zdanie. Powtarzaj za mną. You're doing a good job. You're doing a good job. Czyli dobra robota, dobrze ci idzie. You're doing a good job. I kolejne przydatne na co dzień wyrażenie z do the dishes, czyli pozmywać naczynia. Spójrzmy na scenę. So go do the dishes.
Okay. Także kobieta mówi tutaj do niego, żeby pozmywał naczynia. A my powtórzmy razem to wyrażenie i postarajmy się połączyć jego znaczenie w głowie ze zmywaniem naczyń. I powiedzmy do the dishes. Do the dishes. So go do the dishes. Okay? Okay. I przejdźmy do kolejnego przydatnego wyrażenia, mianowicie do somebody's best. Tutaj u góry widzisz szablon tego wyrażenia i w miejsce somebody's wystarczy, że podstawimy odpowiednią osobę. Najłatwiej zobaczyć to na przykładzie. Spójrzmy. I'll do my best. Tutaj bohater mówi I'll do my best. Zrobię co w mojej mocy. Czyli po prostu postaram się coś zrobić. Najlepiej jak będę mógł. Tutaj w miejsce somebody's mamy my. I'll do my best. Także to jest przydatne wyrażenie, którego możesz użyć, jeśli chcesz powiedzieć, że postarasz się coś zrobić. Najlepiej jak będziesz mógł, mogła. I'll do my best. Powtórzmy razem. I'll do my best. Zrobię co w mojej mocy. I'll do my best. Albo, jeśli chcemy powiedzieć komuś, że zrobiłeś przecież co mogłeś, no to możemy powiedzieć na przykład, tak jak w tej scenie. Hey man, you did your best. You did your best. I tutaj zamiast my mamy your best. Zrobiłeś, co mogłeś. Zrobiłeś, co w twojej mocy. Hey man, you did your best. I tutaj jeszcze na koniec będzie kilka przydatnych wyrażeń, głównie dla pań. Mamy na przykład do my hair, czyli czesać się, robić sobie jakąś fryzurę. Spójrzmy na przykład. Can you teach me how to do my hair like yours? Tutaj dziewczynka pyta, can you teach me how to do my hair like yours? Czyli czy nauczysz mnie, jak robić sobie taką fryzurę jak twoja? Can you teach me how to do my hair like yours? I powtórzmy razem to wyrażenie. Do my hair. Do my hair. Can you teach me how to do my hair like yours? I czasownika do używamy też w wyrażeniu do my makeup. Czyli robić sobie makijaż. Do my makeup. Spójrzmy na przykład. I make sure they do my makeup right. Pada tutaj zdanie and make sure they do my makeup right. Tutaj mamy dwa w jednym, bo pojawia się też wyrażenie make sure. Natomiast tutaj make sure w znaczeniu dopilnuj, żeby. Także tutaj kobieta prosi, żeby mężczyzna dopilnował, że zrobił jej dobry makijaż. And make sure they do my makeup right. Że zrobią mój makijaż right? Dobrze. A my powtórzmy razem to wyrażenie. Do my makeup. Do my makeup. And make sure they do my makeup right. I jeszcze jedno wyrażenie z tej samej kategorii. Do my nails. W momencie, kiedy robimy sobie paznokcie. Do my nails. Także mamy do my hair, do my makeup i do my nails. Przećwiczmy jeszcze razem wszystkie wyrażenia, które padły dzisiaj. Zacznijmy od make tea, czyli po prostu robić herbatę. Powtórz za mną. Make tea. Kolejne. Make a decision. Powtórz. Make a decision. Czyli podejmować decyzję. Make a reservation, czyli dokonywać jakiejś rezerwacji w hotelu albo w restauracji. Powtórz za mną. Make a reservation. Albo make a suggestion, czyli coś zasugerować. Powtórz. Make a suggestion. Albo make a promise, czyli złożyć jakąś obietnicę. Powtórzmy razem. Make a promise. Albo kolejne. Make fun of me, czyli śmiać się ze mnie. Powtórzmy razem. Make fun of me. I kolejne wyrażenie z make to make sure, czyli mówimy komuś, żeby o czymś pamiętał albo dopilnował czegoś. Powtórzmy razem. Make sure. Kolejne wyrażenie to do a good job, czyli mówimy komuś, że dobrze mu idzie. Powtórz za mną. You're doing a good job. Dobrze ci idzie. Kolejne wyrażenie. Do the dishes,
czyli zmywać naczynia. Powtórzmy razem. Do the dishes. I dalej. Do my best, czyli zrobić co w mojej mocy. Przećwiczmy razem zdanie. I'll do my best. Powtórz. I'll do my best. I powtórzmy jeszcze trzy ostatnie. Powtórz od razu za mną. Do my hair. I powtarzamy kolejne. Do my makeup. I do my nails. Czyli zrobić sobie paznokcie. I na tym kończymy dzisiejsze nagranie. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Możesz subskrybować kanał, jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów. A my widzimy się następnym razem.